Jako pierwsza wystąpi Diana Sołacka z Flex Agency, absolwentka politologii i filozofii. Interesuje się poststrukturalizmem, filozofią języka i kognitywistyką. Diana bada e-commerce od strony marketingu oraz doświadczenia klientów. Dzisiaj opowie nam o błędnie rozumianych statystykach oraz o tym, jaki mają one wpływ na e-commerce. Zaczynając, wpływ różnych rzeczy i korelacje różnych rzeczy na rzeczy pozostałe, korelacje można mierzyć i to jest wskaźnik od 1 do 0 i to, jak rzeczy zbiegają się ze sobą, możemy analizować w psychologii i nie tylko w statystyce również. I tutaj mamy statystykę opowiadającą o śmierci spowodowanej spadnięciem ze schodów oraz tym, ile pieniędzy wydajemy na nasze pupile i zwierzęta. Kolejna ciekawa statystyka dotycząca nieuchronnej śmierci. To jest zgonów doświadczona przez, no cóż, przez ludzi po ugryzieniu przez pająki oraz liczba słówek, no w takim powiedzmy spelling bee, to są takie ortograficzne przygody z językiem bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Jak widzimy, ta korelacja jest bardzo, bardzo bliska. No i tutaj korelacja firmy Microsoft, która ewidentnie kolaboruje z niejednym mordercą na świecie, gdyż mamy statystykę mówiącą o tym, jak dużo jest użytkowników Internet Explorera oraz ile morderstw w danym roku występuje. Problem z takimi rzeczami pojawia się szczególnie w analizie marketingowej i no, takiej e-commerce'owej również, czyli w naszym ulubionym narzędziu Google Trends, które myślę, że niejednokrotnie używamy po to, żeby porównać równie dziwne rzeczy. Ale skąd te porównania się biorą? U mnie temat mojej prezentacji wziął się właśnie z porównania soku bananowego oraz deskorolek i tego, czy możemy faktycznie zmierzyć tutaj jakiś wpływ. I niejednokrotnie naprawdę spotykałam się nawet w ogromnych firmach, takich jak Pepsi, czy popularność Beyoncé odzwierciedlona jest w spożyciu tego napoju. Więc Google Trends tutaj wybitnie pomaga. Natomiast przyczyną takiego pojmowania korelacji jest najczęściej to, że uważamy błędnie, że albo A wpływa na B, albo z kolei B wpływa na A, albo dana A i dana B wpływają na siebie, występuje jakaś zmienna ukryta, albo jest to złudzenie. Jeżeli chodzi o zmienną ukrytą, łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, podałam taki przykład z głowy, czy jeżeli na sali chirurgicznej jest więcej lekarzy, no jest to faktyczna statystyka, im więcej jest lekarzy, tym więcej razy dany pacjent umiera. No i tutaj dochodzi do zmiennej ukrytej, która jest spowodowana tym, że jeżeli mamy więcej lekarzy, to najczęściej ten przypadek jest cięższy. No i to powoduje to, że faktycznie taka statystyka zachodzi. Im więcej strażaków, tym bardziej fatalne skutki pożaru. Czy strażacy powodują pożar? Raczej nie. Raczej chodzi o taki przypadek i zmienną ukrytą, która powoduje, że im dokładnie, im mamy większy, no cóż, większą awarię, to wysyłamy tam więcej strażaków, ergo większe są straty. I teraz tak, korelacje w marketingu, ale także i w życiu, nie odzwierciedlają tego, dlaczego takie rzeczy się dzieją, czyli nie są tak naprawdę wynikaniem. I myślimy tak z paru względów i będziemy rozmawiać dzisiaj o błędach poznawczych, a także tym, jak można je zastosować w życiu też, ale w marketingu. I mamy takie trzy główne błędy poznawcze, które wyszczególniłam. Pierwsze to jest tak zwane skąpstwo poznawcze, czyli wtedy, kiedy nie chce nam się za bardzo no, celowo myśleć za dużo o tych danych, za dużo o tych statystykach, wolimy nacieszyć się bardzo prostą korelacją, jeżeli firma Microsoft, to ilość morderstw, Więc mieliśmy to pokazane na takiej statystyce, możemy tutaj to skąpstwo poznawcze sobie niejednokrotnie, idealny moment, kampania samorządowa przytoczyć i zobaczyć, jak takie statystyki są analizowane. Kolejną taką rzeczą jest potrzeba domknięcia poznawczego. Domknięcie poznawcze polega na tym, że lubimy mieć spójny świat, to znaczy jeżeli wierzymy w świat, w którym załóżmy, życie po śmierci nie istnieje, to każda inna rzecz, która nam burzy ten obraz,
będzie, no będzie dla nas w pewien sposób z góry odrzucana. Tutaj taki metafizyczny zupełnie przykład, ale to domknięcie poznawcze dotyczy też naszych poglądów politycznych, naszych ocen danej osoby. Jeżeli uważamy, że ten człowiek jest okropny, to jeżeli nasza koleżanka powie nam, że się umówiła z nim na randkę, to będzie... no stara, musisz uważać, prawda? Nie chcemy przyjąć nowych informacji, bo nasz obraz świata jest ograniczony i chcemy, żeby był zamknięty. Po prostu chcemy mieć rzeczy rozwiązane do A i B. Natomiast kolejną taką fajną rzeczą są heurystyki poznawcze. I tutaj to są takie stereotypy, tak naprawdę bardzo uproszczone reguły tego, jak rozumiemy świat i jak wnioskujemy z danych. Czyli przykładowo, mamy konkretne dane i próbujemy je zanalizować, ale zawsze oparte jest to, prawie zawsze, jest to oparte o jakiś błąd związany z poznaniem. Taką tutaj przykład mojego przyjaciela Bartka Kucharzyka jest związany z pierwszą lekcją WF-u, czyli jesteśmy nowi w klasie, mamy mnóstwo tam koszykarzy, mamy jako pierwsi, wybieramy drużynę. No i możemy to zrobić na parę różnych sposobów. Pierwszy na przykład używamy stereotypu, czyli czy ktoś jest wysoki, drugi czy ktoś ma koszulkę jakiegoś ulubionego bejsbolisty, a na przykład trzeci, czy ktoś, na przykład trener drużyny na kogoś patrzy. Czyli to może nam pomóc wywnioskować, czy taka osoba będzie sprawna, czy niesprawna, czy nam pomoże w tej naszej drużynie. Więc pierwszą heurystyką, jaką mamy i Państwu zaprezentuję, także zapraszam bardzo serdecznie do próby tutaj odgadnięcia, to jest heurystyka reprezentatywności. Tutaj mamy przykład pana Stefana Wągielskiego, który jest nieśmiały, wycofany, chętny do pomocy, nie interesuje się za bardzo jakby otoczeniem i tak dalej. Porządny człowiek, potulny, wszystko musi być jasno określone, porządek ma być, dba o szczegóły. Czy ten pan według was jest bibliotekarzem czy rolnikiem? Kto jest na bibliotekarza? Dobra, kto na rolnika? Spoko. Okej, dobrze. Więc heurystyka reprezentatywności w tym wypadku, tutaj ten błąd polegał na tym, że statystycznie w Polsce jest więcej rolników niż bibliotekarzy. Więc postawienie na bibliotekarza w przypadku opisu, który tak naprawdę nie określa, czy ten pan lubi, nie wiem, pola, albo czytać, to jest troszeczkę daleko idące uproszczenie. Po prostu zbiór rolników w Polsce jest większy niż zbiór bibliotekarzy, mniej więcej o 1/3. Więc heurystyka reprezentatywności to jest taka heurystyka, która w bardzo uproszczony sposób dokonuje u nas w głowie klasyfikacji na zasadzie jakiegoś typowego, charakterystycznego dla nas przykładu. Czyli jeżeli mamy już jakiś przykład, do którego możemy się odnieść, dokonujemy takiej redukcji w naszej głowie. A, to będzie to. Kolejna fajna heurystyka to heurystyka dostępności. Dobra, czegoś się już nauczyliśmy, ale w takim razie spróbujmy to sobie przećwiczyć. Co jest bardziej prawdopodobną przyczyną zgonu? Wypadek samochodowy czy cukrzyca? Kto za wypadkiem samochodowym? Cukrzycy? Za cukrzycą, przepraszam. Nie życzę. Okej, więc tutaj dokładnie polega to na... Ta heurystyka mimo wszystko, że mimo tego, że sprowadza się tak naprawdę do takiej bazy a priorycznej, czyli tak, cukrzyczków według danych, a dzisiaj sprawdzałam Towarzystwa Diabetologicznego, jest około 21 tysięcy zgonów spowodowanych cukrzycą i jej powikłaniami. Jeżeli chodzi o wypadki samochodowe, to jest niecałe 3 tysiące osób rocznie. Ginie w, jak mówiłam, nieuniknione, więc przepraszam, że tutaj bardzo mocno w tej prezentacji się koncentruję na śmierci. To nie jedyny i nie ostatni raz. Więc tutaj dochodzi do czegoś takiego, że częściej słyszymy o tych wypadkach. To jest tak zwany efekt ekspozycji i tutaj są badania zresztą polsko pochodzącego Amerykanina, pana Zająca, który wielokrotnie wystawiał jakiś towar na ekspozycję po to, żeby zmienić zdanie ludzi na temat tej marki, na temat tego towaru.
I to z kolei ta heurystyka dostępności to jest uproszczona metoda wnioskowania, polegająca na przypisywaniu większego prawdopodobieństwa zdarzeniom, które łatwiej przywołać do świadomości. Czyli ten efekt ekspozycji tutaj też bardzo dobrze działa i na pewno widzieliście wszyscy taką reklamę Coca-Coli, która przewija się tylko przez parę sekund gdzieś tam w sali kinowej i gdzieś w naszej podświadomości ta ekspozycja faktycznie ma miejsce. Ładnie umiem czytać z ekranu. Dobrze, to ja się też czegoś nauczyłam. Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania. I teraz wasza rola jest w tym, żeby spróbować zgadnąć. Czy Gandhi miał chwili śmierci mniej czy więcej niż 144 lata? Ile lat Gandhi miał w chwili śmierci? Nie googlować, wymyślcie sobie taką liczbę w głowie. Ile Gandhi, jak zmarł, miał skończonych lat? Bo to, że miał 13 kiedyś, to prawdopodobnie gdzieś tam możemy oszacować, ile skończonych lat. Spróbujcie sobie w głowie ustalić jakiś taki numer i zadamy pytanie trochę inaczej. Czy Gandhi miał chwili śmierci mniej czy więcej niż 44 lata? Ile Gandhi miał lat w chwili śmierci? Spróbujcie sobie na to odpowiedzieć. I teraz problem z tą heurystyką... zrobimy jeszcze jeden test. Dobra. Idziemy. Czy Albert Einstein był w USA przed 1939 rokiem? I w którym roku Albert Einstein był w USA? Spróbujcie sobie odpowiedzieć na to pytanie, gdyby ktoś was zmusił. Nie wiem, napiszcie sobie na kartce. I czy Albert Einstein był w USA przed 1905 rokiem? Oraz w którym roku Albert Einstein był w USA? Ja wam odpowiem na te pytania. I powiem wam, jak sobie radzili badani. Tutaj Kahneman i Tversky, tacy dwóch badaczy, zresztą świetnych psychologów, jeden z nich dostał Nobla z ekonomii, więc to jedyny psycholog noblista na obecną chwilę. Tutaj problem z tak położonymi danymi i analizą takich danych polega tak naprawdę na zadanym pytaniu. Pierwsza rzecz, której się kotwiczymy, to numer bazowy, od którego na przykład taki badany i nas pytający wychodzi. Czyli jeżeli on mówi 144 lata, to mówi nie, na pewno był młodszy niż to. Czyli miał, nie wiem, no z 90 albo 89. I taka była najczęściej tutaj podawana odpowiedź. Jeżeli chodzi o to, czy miał mniej czy więcej niż 44 lata, badanie bez pierwszego badania, oczywiście grupa bazowa mówiła, nie, 44 za młody, to musiał mieć tak z 60. I to jest różnica 20 lat, to jest dosyć dużo. Niedawno tyle skończyłam. No dobra, dawno, ale... I ta heurystyka, tutaj oczywiście Albert Einstein był w USA w 1921 roku, dokładnie w tym roku, w którym też on dostał Nobla, ale z fizyki wiadomo, natomiast to jest ten rok, ale odpowiedzi padały różne. I teraz to ma, naprawdę ma, do tego wrócimy, ogromne konsekwencje, dlatego że jeżeli chodzi o tą heurystykę zakotwiczenia i tak naprawdę heurystykę dostępności, ulegają, to jest przerażające, ale profesjonaliści też ulegają temu, błędowi poznawczemu. Pierwszy przypadek opisany tutaj, badanych macie też wymienionych, gdyby ktoś chciał zerknąć do literatury, polega na tym, że badali ławników, tak, i oskarżony mówił, słuchajcie, tutaj zaszła tak tragiczna sprawa, że ja żądam 5 milionów odszkodowania. 5 milionów to jest minimum, ja żądam tyle odszkodowania. I teraz ławnicy byli badani na dwa sposoby. Oczywiście jeden dostawali praktycznie rzecz ujmując wideo z danej rozprawy i w jednym momencie badani mówili, że tak, oskarżony zażądał 5 milionów, a w drugim przypadku nie, oskarżony zażądał dużo mniej, zażądał tam powiedzmy 2 miliony odszkodowania. No i ławnicy, trzymając się tej liczby początkowej, od której oskarżony wychodził, wydawali zupełnie inne wyroki, nawet jeżeli case był dokładnie taki sam. Przesłuchali tych samych, prawda, świadków, przeczytali te same papiery, to ich orzeczenie ostatecznie sugerowało wyjście od jakiegoś zakotwiczenia, wyjście od tej liczby bazowej.
I to może nie byłoby, bo ławnicy, no to nie jest taki przykład, do którego umiemy sobie łatwo się gdzieś tam myślami przywołać. Dużo ciekawsze badania są te z roku 2006, kiedy trzech badaczy badało sędziów i ich opisywanie i ich wyrokowanie skazania w przypadku kradzieży. No i teraz podczas, oni utworzyli oczywiście fikcyjny case, nie chodziło o życie żadnej osoby i faktycznie kryminalizację wybranej jednostki, stworzyli fikcyjny case, nabrali tych sędziów, bardzo dobrze, że tutaj orzekają o konkretnej sprawie, ale w międzyczasie zrobili dwie kostki, z których jedna zawsze trafiała na liczby wyższe niż 3, a druga zawsze niższe niż 1-2. Różnica między ich wyrokiem, mimo tego, że nie czytali żadnych papierów, bawili się na przerwie i tak dalej, była przerażająca, dlatego że w pierwszym przypadku, kiedy te liczby zakotwiczenia dla sędziów były niższe, oni wydawali wyrok 9 miesięcy w zawieszeniu, a w momencie, w którym sędziowie bawili się kostkami o wyższych numerach, wydawali wyrok 3 lata. To znaczy, to był fikcyjny case, ale badali to, Kahneman i Tverski też badali to na izraelskich sędziach i wyniki są przerażające. To znaczy, faktycznie ten moment zakotwiczenia i tak dalej gdzieś tam nam podświadomie zostaje w głowie i sędziowie, tutaj akurat jest przypadek opisany, który był fikcyjny. Sędziowie się dali w pewien sposób badanym oszukać. Także tutaj oni mieli case do rozważenia. Natomiast nie wiem, czy wiedzieli na 100%, że oceniają sytuację tylko badaną, czy zostali tak dokładnie oszukani, że myśleli, że faktycznie chodzi o jakieś wyrokowanie. Jeżeli chodzi o heurystykę zakotwiczenia i dostosowania, tutaj możecie sobie przeczytać o tym, co to dokładnie według definicji jest. Ja, jak już pokazałam poprzednio, umiem czytać z ekranu, więc teraz wasza kolej. To, na co tutaj ma wpływ, jeżeli tam mieliśmy efekty różne wpływające na pozostałe heurystyki, czyli efekt ekspozycji, to tutaj mamy efekt pierwszeństwa, czyli co pierwsze widzimy, tak będziemy myśleć, efekt halo, jeżeli na przykład o danej rzeczy myślimy bardzo pozytywnie, to już tak zostanie, prawdopodobnie będziemy gorzej przyjmować informacje, które burzą ten obraz, to też jest związane z tym potrzebą domknięcia. Skupienia, czyli przywiązywanie za dużej wagi do jednego szczegółu w stosunku do szczegółów innych oraz ignorowanie prawdopodobieństwa, czyli po prostu nawet jeżeli, chociażby jeżeli chodzi o statystykę, wiemy, że coś mogłoby być na logikę rzeczy ujmując bardziej prawdopodobne, to jednak okazuje się, że wydajemy inne sądy. Dobra. I teraz tak. Dlaczego w ogóle te błędy poznawcze występują w taki sposób, że tak często się ich trzymamy? Prawda jest taka, że one najczęściej pomagają nam w życiu na co dzień. Najczęściej nie jesteśmy w sytuacji logicznych, racjonalnych, bardzo mierzalnych sądów. Mało kto oprócz mnie dzisiaj na prezentacji każe zgadywać, ile rolników, a ile bibliotekarzy mamy w Polsce. Najczęściej i na co dzień takie heurystyki pozwalają nam dokonać szybkiego osądu, a zatem pomagają nam tak naprawdę teraz się trochę zamknęłam, ale na co dzień pozwalają nam tak naprawdę uczestniczyć w tym świecie w sposób dla nas zrozumiały. I te szybko wydawane sądy w sytuacjach nieekstremalnych mogą nam pomóc, ale praca jest sytuacją ekstremalną. I dlatego kończę moją zgadywankową prezentację tym, jakie błędy pojawiają się najczęściej w analityce, kiedy bierzemy pod lupę e-commerce i bierzemy pod lupę marketing. Ja sama osobiście zajmując się marketingiem, miałam wrażenie, że najczęściej spotykanym błędem było na przykład dla mnie używanie zbyt mocnych porównań, bo Google powiedział to, a Facebook powiedział to, tamto i ta grupa docelowa wychodzi super, tak? Tutaj, prawda, ci, co polajkowali moją stronę, lubią kwiatki i browary, takie indywidualne, niezależne, tak? No i teraz ja, można by pogrzebać dalej, tak? Dlaczego lubią te browary? To znaczy co, polajkowali Ciechana, czy polajkowali jakieś piwo z Belgii i Facebook ich tak zmierzył.
Może to nie jest nasza grupa docelowa, może źle myślimy na ten temat. Później, jeżeli chodzi o takie rzeczy, z którymi bardzo, bardzo często i porównywanie tych danych, to oczywiście była kolejna bolączka, która wydawała mi się taka warta jeszcze bardziej zgłębienia, czyli na przykład, kiedy robimy adsy i wykluczamy poszczególnych odbiorców, to też się tutaj zdarza. Natomiast początek naszej przygody z marketingiem, jeżeli zajmujecie się trochę inboundem albo budowaliście kiedyś persona, to wiecie, jak często jest to jakaś Helena, ma 32 lata, jeździ Mazdą, coś tam i generalnie czyta 3 rodzaje magazynów i przegląda internet 4 godziny dziennie. I te buyer's persony bardzo często wydawały mi się tak abstrakcyjne i wyizolowane, tak czyste, jakby coś za bardzo umyć, nie polecam. Ale nie, tak zupełnie szczerze, to często były budowane na błędnych danych, tak? Czyli założeniu takim, że jeżeli ktoś jeździ Mazdą, to pewnie nie pali LM-ów, Lightów albo nie wiem, takie statystyki się pojawiały i naprawdę to rzeczy były błędnie wnioskujące o tym, co tak naprawdę chcemy uzyskać. Natomiast takie heurystyki budzą też optymistyczne walory, czyli na przykład uzasadniają to, że ten efekt ekspozycji jest ważny, czyli nie zawsze konwersja, nie zawsze ROI. Czasem trzeba coś pokazać kilkukrotnie, aby to się w pewien sposób utarło, okazało się w jakiś sposób lepsze. Druga ciekawa rzecz, która tak naprawdę wynika z heurystyki zakotwiczenia, polega na tym, że im damy większą cenę, tym może się okazać, że nasz produkt zostanie oceniony, nie, to za drogo, ale tak o 5 zł mniej, to no dobra, to już jest lepiej. A jak było z tymi sędziami i wyrokami i ławnikami? To może zadziałać czasem, także można spróbować się tym posłużyć. I nad tym pięknym akcentem zmieściłam się w jakimkolwiek czasie, więc spoko. To jak coś jest do mnie mail, a my sobie robimy w Flex Agency super sklepy internetowe i to tyle.